No i powróciłem z wypadu wakacyjnego. Pochodziłem sobie po górach stołowych, pogoda dopisała. To znaczy było akurat do chodzenia po górach, ale fatalna, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, co widać. Ale hola, przecież to miały być wiadomości z Warframe'a. No to zaczynamy. 28 lipca zakończy się przerywnik wiosennego szlaku. Nie zapomnijcie zrobić zakupów w sklepiku, bo waluta, którą się płaci, choć pozostanie w ekwipunku, może być za chwilę nic nie warta, a przynajmniej tak było w przypadku poprzednich zmian na szlaku. 4 sierpnia nadejdzie za to nowy gwiezdny szlak, tym razem o nazwie Nora's Choice, czyli po polsku prawdopodobnie będzie się to nazywało Wybór Nory, a w nim znajdziemy ponownie część nagród z poprzednich edycji gwiezdnego szlaku. Dla nowych graczy Frighta, a ci co mają już te nagrody dostaną rekompensatę w postaci 50 sztuk nowej waluty sklepiku. Oczywiście pojawią się też nowe nagrody, chociażby całkowicie nowa efemera. Jeżeli chodzi o nagrody w postaci dropów, to w tym tygodniu ponownie nie będzie streamów twórców gry. Za to za oglądanie rozgrywki z Warframe'a streamerów, którzy załączyli dropy, da nam nagrodę, którą będzie jakiś element z paczki korpusu. Niestety w momencie tworzenia tego filmu nie była znana lista nagród. Z pewnością będą to jakieś glify plus dekoracje na orbiter i na pewno figurka Nogle, bo jedną taką właśnie otrzymałem. Aby dostać dropy, trzeba mieć połączone konta. Należy oglądać 30 minut streamu, odebrać dropa i tak można zrobić do 5 razy. Nie czekajcie z tym na ostatnią chwilę, bo w sobotę akcja zostanie zamknięta. Jeżeli grasz Warframe na PC-cie i nie jesteś w żadnym klanie, to zapraszam Cię do Srebrnej Kompanii. Jeżeli dołączysz, to w filmie relacjonującym ten okon będziesz mógł wziąć udział w dodatkowym konkursie. Ale o tym dowiesz się więcej w wiadomościach dnia klanu, o ile dołączysz. W opisie filmu znajdziesz info na temat, jak się do mnie odezwać w grze. I to by było na tyle. Bawcie się dobrze, cześć!